Wszystkim. Jesteśmy na Pilsku całkiem przypadkowo, bo nie miał być żadnego filmu, nawet z wejścia, żadnego bloga, po prostu czyste wyjście. A to kto? Roman Picek. I że robimy tą serię, że ludzie gór, no to nie mogę faceta nie zaczepić. Powiedz mi, co ty tutaj robisz w ogóle dzisiaj? Cześć. No ja tu dzisiaj na prysko wpadłem na masaż do Renaty, więc połączyłem od razu sobie trening biegowy z masażem. No więc 30 km, masaż na Pilsku, taka środa. Fajną masz środę. Powiedz mi, jakbyś chciał wrócić do tego, co zrobiłeś na rysach, bo aha, ja cię zacząłem kojarzyć, znaczy wiedziałem o twoim istnieniu, ale mówię, co to za gość, że wszedł, nie wszedł, wbiegł 9 razy na rysy w ciągu 24 godzin. Skąd ten pomysł? Wiem, że o tym nieraz mówiłeś, ale ja bym chciał to dokładnie usłyszeć, dlaczego to tak zrobiłeś. Ogólnie robię indywidualne projekty, robię własne projekty, pobijam rekordy w czasie tej pandemii COVID-u, oczywiście nie da się nigdzie wyjechać i tak dalej. No to chciałem też zrobić indywidualny projekt, nie było zawodów w ogóle, no ale żeby nie wyjeżdżać daleko, nie szukać jakichś długich dystansów, nie biegać kilka dni, w sensie coś konkretnie ekstremalnego, krótkiego, ale konkretnego z pazurki. No i długo nie musiałem myśleć, wpadło mi w sensie najwyższy szczyt polskiej rysy, jak najwięcej razy wbiec, 24 godziny, to będzie pewnie dobry pomysł, nie? No i nic, pomysł wpadł do głowy, 2 miesiące realizacji, atakujemy, montujemy filmowców. A poczekaj, ci wejdę słowo, 2 miesiące realizacji, czyli co? Co przez te 2 miesiące się działo? W 2 miesiące, no to przede wszystkim treningi, to był styczeń i luty, bo nie miałem więcej czasu na przygotowanie, dlatego że kontuzję skończyłem w grudniu, dopiero końcem grudniego, więc 1 stycznia czy jakoś zaraz po świętach zacząłem dopiero truptać, tak naprawdę ruszać się coś, czyli miałem tylko styczeń, miałem tylko luty i końcem lutego już po prostu zaczynaliśmy atakować rysy, no bo termin wstępu biegania po parku nocą też do końca lutego jest tylko, prawda, więc miałem tylko 2 miesiące. No i załatwianie fotografa, załatwianie montażysty od filmów, kalkulacja trasy i tak dalej, no i atak. No ale powiedz mi, znaczy nie pytam cię, czy dało ci w kość, ja się pytam, jak bardzo dało ci w kość. Kurde, rysy, myślę, że przy 8 wejściu już mocno było czuć, przy 8-9 już czuć było po nogach, czuć było po mięśniach, przede wszystkim, że przewyższenia jest dużo. Ja to uznałem jako taki ultramaraton po prostu, jakie takie 24 godziny bieg, jak są, czy 48 godzin bieg, to można było powiedzieć, że był 24 godziny tylko na rysy, więc no muszę przyznać, że nie byłem skatowany, dość fajnie to przyjąłem, dość fajnie ciało zareagowało na ten wyczuł, to nie było bieg jak Karpaty przez 39 dni, ani GSB bez wsparcia, bez spania przez 4 dni. Bo jest GSB, jednak też masz chyba film, tak? Tak. Ile ci tak, to zajęło? Tak. No 107 godzin 25 minut bez supportu. Poczekaj, jeszcze raz powiedz to. Ile godzin? 107 godzin i 25 minut. Ale cały czas biegłeś? To jest 107 godzin, cały czas wysiłek, cały czas praca? Ja to nie wiem, sorry, bo ja zadaję głupie pytania, ale dla mnie ja mogę w ciągu iść 8 godzin do góry, ale nie ile? Jeszcze raz powtórzę, bo to jest 107 godzin 25 minut. Ja nie wiem, czy on jest z tej planety, ale okej, opowiadaj dalej. No i tak, przez to 107 godzin 25 minut oczywiście nie leciałem cały czas, bo jakieś przerwy tam musiały być na jedzenie i tak dalej. Delikatne na przerwy, delikatne takie do 3-4 godziny miałem przez każdy dzień. Przez 4 dni i w każdy dzień miałem 3-4 godziny takiej dłuższej przerwy, czyli musiałem się rozpakować, trochę się przemyć, poleżeć, w sensie wyspać się 1,5-2 godziny, ubrać się, zjeść i ogień dalej, nie? Więc tak to wyglądało. No. Cały czas w sumie jesteś w biegu, cały czas. Zegarek się nie zatrzymuje. Ja wiem, że w waszym środowisku, że tak powiem, waga ma znaczenie, bo tak patrzę na ciebie, ty jesteś wyżyłowany, ty jesteś strasznie, ty masz, no, nie że skóra i kości, to są takie czyste mięśnie. Ile ty ważysz? No aktualnie ważę gdzieś granicę 65,5, 66,5, może coś takiego, coś około tego. Dobra, a to jest wynikiem wagi jest cykl treningowy, czy za czym to polega? Myślę, że waga przede wszystkim to jest to, że no, mam same mięśnie, mam praktycznie mało tłuszczu.
Przede wszystkim no, zdrowa dieta, odżywianie się połączone ze sportem i z bieganiem ze wszystkim, no i robi efekt. A dwa, jestem chudej kości, nigdy nie byłem gruby, zawsze byłem szczupły. To pomaga? Więc, bardzo pomaga. Predyspozycje są bardzo ważne w tym wszystkim i jak zaczynałem, nie musiałem zbijać wagi nic, a wręcz przytyłem, bo jak zaczynałem biegać, to ważyłem 53 kilo, a ważę 65-66, no to samych mięśni przybyło po prostu mega dużo. Ja byłem bardzo chudy, nie? Więc teraz no, byłem chudy, do tego doszły mięśnie, no i to wszystko się fajnie zespala. No dobra, a teraz powiedz mi tak, ciebie kręci bieganie czy bieganie po górach? Bieganie po górach. Jakbym miał biegać po asfalcie, ulicami, czy jakieś takie robić dystanse, no to nie poszedłbym w to, nie. To musi być trudny technicznie teren, to muszą być góry, to musi być, muszę mieć też spokój, czuć też naturę przede wszystkim, być sam. Ja bym nie dał rady biegać, jakbym w Krakowie mieszkał na przykład, miał biegać gdzieś tam po ulicy codziennie między ludzi i tak dalej, nie byłbym w stanie po prostu. No dobra, a powiedz mi teraz taką rzecz, bo bieganie. A czy kręci cię w ogóle spinaczka, treki, czy biorą ci góry takie, że jest szczyt do zdobycia i masz na to ochotę? Czy jednak wolisz to przebiec i w ten sposób się realizować? Ale czy masz też tak, że widzisz łańcuchy góry, nie wiem, masz Orlą Pyszów, kurde, to też jest fajny szlak, ja też chcę to robić. Aha. Kręci cię to? Tak, myślę, że przede wszystkim eksplorowanie terenu, zdobywanie jak najbardziej lubię, uwielbiam po nowych trasach latać, takie jak Orla Pernia na przykład czy coś, to też przecież całe Karpaty przeleciałem po dzikich terenach Rumunii, Ukrainy i było po prostu fantastycznie. Typu zdobywanie, nie wiem, Mont Blanc na przykład, czy jakichś wyższych szczytów trekkingiem, jak najbardziej. Ja lubię takie rzeczy, ale przeważnie teraz wszystko robię biegowo, dlatego że jest szybciej, jest mi łatwiej, mogę więcej zrobić, zwiedzić tego i dodatkowo trening zrobić, więc no... ale nigdy nie mówię nie. A powiedz mi, ty masz ADHD? Może moje nogi mają. Ja nie, ale nogi możliwe. Słuchaj, jeszcze ci tak zadam takie pytanie typu standard, jaki plan teraz masz? Bo wiem, że jesteś na cyklu treningowym, bo dlatego jesteś na pisku, bo trenujesz, ale trenujesz tak. Pod jaki wyjazd tak, teraz? Teraz stricte trenuję pod wyjazd UTMB, jest to Ultra Trail Mont Blanc, 170 km koło Mont Blanc, 10 tysięcy metrów w pionie przez trzy kraje, Włochy, Szwajcaria i Francja. No jest to jeden z najbardziej prestiżowych biegów na świecie. Najlepsza konkurencja tam będzie, najlepsza, największa konkurencja. Bardzo dużo uczestników, ponad 2000. Wymagająca bardzo trasa, 20 ponad godzin biegu po ciężkim terenie, gdzie trasa wchodzi na 2,5 tysięczniki, jest śnieg, śnieg, deszcz, słońce, trudności techniczne, więc no czeka mnie gruba po prostu robota do zrobienia. Dobra, tak na zakończenie powiedz mi jedno. Ty walczysz z kimś, czy sam z sobą teraz? Kiedyś walczyłem sam z sobą, a teraz już jestem na takim poziomie, że walczę na indywidualnych wyprawach sam z sobą, a na zawodach już z kimś. No i teraz dziękujemy facetowi, który walczy sam sobą, walczy w zawodach i generalnie lubi walczyć, lubi biegać po górach, lubi trekking i w ogóle co? Kochamy góry, tak? Góry są jak najbardziej cool. Dzięki. Dzięki. Okay. Roman Ficek był naszym gościem całkiem niespodziewanie, całkiem spontanicznie i uwierzcie, że to nie było planowane. Trzymajcie się, cześć.